Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale Mikołaj Paweł Cichecki. Porozmawiajmy o sporcie. W dzisiejszym odcinku specjalnie dla Was będę komentował finał Ligi Mistrzów. Przedstawię Wam moje wnioski po spotkaniu Realu Madryt z Borussią Dortmund. Powiem Wam szczerze, że tak mi szkoda jest Borussii Dortmund, no bo jak ten mecz się rozpoczął, to jednak pierwsza połowa była dla drużyny Terzicza. Real Madryt no, grał tak sobie, ale Królewscy są taką drużyną stworzoną do finałów. Jeżeli w pierwszej połowie masz dwie sytuacje, nawet Borussia Dortmund powinna prowadzić po pierwszej połowie 3-0 i w finale na Wembley nie wykorzystujesz tych dogodnych sytuacji, no to jest wiadome, że w drugiej połowie Real Madryt będzie grał zdecydowanie lepiej i zwycięży. I tak się właśnie stało. Real Madryt wygrywa po raz 15 Champions League. No to są ich rozgrywki. Oni tutaj królują. Sam Carlo Ancelotti przecież zdobywa po raz 5 jako trener Ligę Mistrzów. Trzeci raz z Realem. No, Carletto jest niesamowity. Również Carvalho. Wyobraźcie sobie, że ten hiszpański obrońca zagrał 6 raz w finale Champions League. Po raz 6 wygrał te trofeum. No, jest niesamowity. I również Vinicius. No i także w tym spotkaniu zdobył gola po pięknym zagraniu Krosa. To jest coś pięknego, że reprezentant Niemiec rozgrywający swoje ostatnie spotkanie w barwach królewskich w tym spotkaniu pięknie dośrodkował z rzutu rożnego. Carvalho wyskoczył, zdobył gola. Także Vinicius, zdobywając bramkę na 2-0 w tym spotkaniu po pięknym podaniu Bellingama, przybliżył się do złotej piłki. No chyba, że w czasie Mistrzostw Europy Francja i Mbappé będzie grał fenomenalnie na tym turnieju, zdobędzie kilka bramek, no i wtedy kibice będą musieli się, znaczy kibice, ogólnie organizatorzy, którzy przyznają złotą piłkę, będą musieli no, zastanawiać się, ale w tym momencie, biorąc pod uwagę zwycięstwo w Lidze Mistrzów, no to Vinicius jakby no, wyrasta na głównego faworyta do złotej piłki. Powiem Wam szczerze, że no, szkoda mi Borussii Dortmund, no bo przecież i Hummels, i Royce, dla którego także to było ostatnie spotkanie w Borussii Dortmund. Ten piłkarz, można powiedzieć, ma niesamowitego pecha, no bo przez kontuzję wielokrotnie nie mógł brać udziału w tych mistrzowskich imprezach, kiedy właśnie Niemcy zdobywali mistrzowski tytuł. Również przecież przegrywał tamten finał Hummels, Reus w 2012 roku razem z Lewandowskim, Piszczkiem i również Kubą Błaszczykowskim przegrali tamten pamiętny finał z Bayernem Monachium. I znów ten Niemiec z boiska schodzi przegrany. No ale ktoś musiał przegrać, gdy tego samego dnia dwóch przyjaciół z boiska, bo z jednej strony Kroos i Reus rozgrywali swoje ostatnie spotkania dla tych wielkich klubów, no to ktoś musiał zejść pokonany. I w tym momencie i w tym przypadku to powiem Wam szczerze, że no jednak Reusa mi szkoda, no bo Kroos Champions League wygrywał kilkakrotnie, a Reus tego nigdy nie zrobił i najprawdopodobniej już nigdy nie wygra. No takie jest życie każdego piłkarza. Jednak no Real Madryt to jest taka drużyna magiczna. Zresztą Perez wielokrotnie o tym mówił, że jakby Real Madryt, no jeżeli chodzi o Champions League, no to wygrywa regularnie te rozgrywki, bez względu na to, czy tam gra Benzema, czy na ławce siedzi Zidane, Carlo Ancelotti, to jednak jeżeli nie zamkniesz meczu, nie wykorzystasz tych sytuacji, które masz, przegrywasz. A przecież w tej pierwszej połowie Sabitzer mógł zdobyć bramkę. Również Ademi miał dwie sytuacje. Szkoda, że Füllkrug był nieskuteczny w tym spotkaniu. Courtois dobrze bronił, a potem jednak już w drugiej połowie, gdy Królewscy się rozpędzali,
Kobel robił wszystko, co mógł, dobrze bronił, ale w końcu no, błysk geniusza Krosa, piękna bramka Carvajala, no i w końcu Vinicius dobił Borussię Dortmund i Ter Stegen niestety no, nie wygrał tego finału Champions League, ale można powiedzieć, że Borussia Dortmund, która zawodziła w Bundeslidze, dla mnie, jeżeli chodzi o Ligę Mistrzów, no to osiągnęła wynik ponad stan, eliminując Atletico Madryt, czy również Paris Saint-Germain, ale wiadomo, najbardziej pamięta się tych, którzy zwyciężają. Borussia Dortmund i kibice klubu z Zagłębia Rury będą musieli jeszcze trochę poczekać na zwycięstwo w Lidze Mistrzów. Oni już czekają 27 lat, no bo pamiętamy, w 2013 roku przegrali ten finał z Bayernem Monachium, a ostatni raz wygrywali, kiedy byli w stanie pokonać ten pamiętny Juventus Marcello Lippiego, gdzie tam grał Del Piero, na bramce był Peruzzi, wtedy co Borussia Dortmund wygrywała w 1997 roku, co ten Lars Ricken, cudowny niemiecki piłkarz, grał. Przyzwyczailiśmy się do tego, że to jednak królewscy wygrywają jakby no to trofeum. Powiem Wam szczerze, że ten finał na Wembley podobał mi się, bo z jednej strony w pierwszej połowie drużyna, która miała być czarnym koniem, zespół, który był rewelacją tych rozgrywek, mógł jakby no wypunktować Real Madryt. Nie udało się. W drugiej połowie królewscy pod wodzą Carlo Ancelottiego zdecydowanie lepiej grali. No i tak jak zwykle w tych końcowych fazach spotkania potrafili już zdobyć gola na 1-0. No i powiem Wam szczerze, kiedy właśnie Real zdobył tą bramkę w 73 minucie, to już wiedziałem, że oni nie wypuszczą jakby zwycięstwa, że już po prostu zdobędą ten 15 tytuł i tak się stało. Jestem ciekaw, jak Wy oceniacie ten finał. W tym momencie, tak jak Wam tutaj mówiłem, Vinicius jest dla mnie numerem jeden, jeżeli chodzi o złotą piłkę. Jeśli podobał się Wam ten mój materiał, pamiętajcie o łapce do góry. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału. No i czekam na Wasze komentarze i wnioski po tym spotkaniu. Jeżeli chodzi o takie sprawy bieżące, to w najbliższym czasie także pojawi się materiał o skokach narciarskich. Serdecznie Wam dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej!